Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj zabieram Was na taką podróż, powiedzmy sobie. Będzie lumpex, będzie trochę klimatu świątecznego w galerii, także będzie i hol lumpexowy i jakieś właśnie takie świąteczne rzeczy, świąteczne dekoracje. Będzie bardzo już tak bożonarodzeniowo, powiedzmy sobie, coraz bardziej się robi wokół, oczywiście oprócz pogody. Najpierw zobaczycie relacje z second handu oraz z wypadu do galerii handlowej w Bonarce, a później pokażę Wam, co mi się udało kupić na tym nowym towarze. Także zapraszam na ciąg dalszy, oczywiście bardzo Was proszę, koniecznie polubcie filmik i zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I zapraszam Was już na filmik. Lecimy! Słuchajcie, kręcę dla Was dzisiaj tutaj, mimo że już śniegu nie ma, zima to nie jest raczej. Nie wygląda to w ogóle jak jakiś vlogmas, ale postanowiłam Wam pokazać, bo patrzcie, no po prostu to jest niesamowite. Jak dzisiaj widać Tatry od nas, to jest z góry na Chorągwicy. Ja tędy jeżdżę, bo to jest praktycznie miejscowość obok. Może się to uda zbliżyć. O jest, patrzcie. Tamte wierzchołki na końcu to są Tatry wysokie. Normalnie no szok. Szok, jaka widoczność. Po prostu... Po prostu pięknie. Cześć kochani. Witam Was ponownie spod Elki w Dobczycach. Idę na nowy towar dzisiaj. Znowu na nowy towar, mam nadzieję, że będzie coś superowego. Przede wszystkim szukamy nowych perełek. Lecimy! Moi drodzy, mierzę pierwsze spódnice od Max Mary z super wełny. Słuchajcie, jest piękna, mięciusieńka, niestety o wiele za duża. Myślę, że to jest taka spokojnie Elka, ale patrzcie, jaka cudna. Przecudna. Tutaj był bardzo fajny żakiecik, ale wiecie co, taki bardziej na lato, w przepięknych kolorach, z bawełny. Zostawiłam go na wyprzedaż, a nóż, a widelec się uda. No i tu jest super, super sukienka, super składowa, piękna od Uniqlu, także też mega zdobycz, bardzo mi się podoba, pokażę Wam później. Przepiękna spódnica, haftowana, taka ala ludowa, z bawełny, naprawdę w cudownych kolorach. Także też ją później oczywiście zobaczycie. Bardzo fajny sweter też. Bardzo fajny składowo sweter. Na pewno jest to alpaka. Wycięta metka, ale ja to czuję, że to jest alpaka, bo to już alpakę to już poznaję w środku nocy. Ale to jest prezent dla kogoś, słuchajcie. Super żakiet w stylu Michaela Jacksona, natomiast miał oderwane ozdoby z boku, więc też zostawiłam go na wyprzedaż, bo no niestety na nowym towarze ceny też nie są niskie, no i rzeczy takich zepsutych po prostu nie chcę w tych cenach kupować, wiecie, to jest przesada. Cześć kochani, jestem dzisiaj w galerii, jest to galeria Bonarka w Krakowie. Postanowiłam Wam pokazać jakiś klimacik świąteczny, jak jest w sklepach. Teraz jest rano, specjalnie pojechałam tak rano, żeby, no, żeby nie jeździć w korkach, wiecie, tak jest koło 10 teraz. No i coś obejrzymy, może zobaczymy jakieś świąteczne gadżety, co gdzie mają fajnego. I właśnie jakieś dekoracje. Idę do Nanu Nana najpierw, bo ja tam lubię oglądać ozdoby. No i tutaj zawsze są śmieszne, ciekawe ozdoby. Różne dziwne gadżety świąteczne. Naprawdę jest tam spory wybór takich różnych tak zwanych duperelek. Bardzo fajne są te laski tam cukrowe, bo takie duże, bardzo kolorowe, nie takie wyblakłe jak w niektórych sklepach, takich naprawdę, gdzie są tanie te rzeczy. Bardzo też lubię te dziadki do orzechów, no ale tutaj też cena, napisana, że niska cena, no, być może, zależy do czego porównać. W Pepco były tańsze, aczkolwiek są dość ładnie wykonane rzeczywiście. No i zobaczcie sobie właśnie, co tam mają. Te mi się podobały, takie w sam raz dla DJ-a Wiktora. Świąteczne słuchawki, nauszniki słuchawki. Także oglądamy sobie tutaj stroiki, bombki, o te szklane bombki zawsze oglądam, są takie dziwne,
zawsze tam mają, no nie wiem, co wy o tym sądzicie, bo mnie bardzo bawią te pompki, które są jedzeniem. Jeszcze babeczki to nic takiego, ale są tam też takie bywały różne dziwactwa, hot dogi, jakieś sushi, jakieś po prostu piwa, wódki wiszące i tak dalej. To mi się bardzo spodobał ten grill, który chyba mój brat dostanie ode mnie. Makaroniki są za to bardzo fajne, bardzo mi się podobają. I ten Mikołaj mnie też powalił ze spadochronem. Był bardzo, bardzo zabawny. Niektóre są przesłodkie, a niektóre są tak szkaradne, jak na przykład no to. Nie wiem, kto sobie coś takiego może wieszać. No chyba, że dla jaj ludzie lubią ozdabiać choinkę. Ja niektóre też mam śmieszne, mam takiego ogórka na przykład. A nawiasem mówiąc, ogórki też tam są. Jakbyście chcieli ogórka na choinkę, to jak najbardziej w Nanunana znajdziecie ogórki. te przebrzydkie psy też. No, jak ktoś jest fanem tego typu ras psów, to dla niego to może być fajny gadżet, ale tragicznie to jest brzydkie. Ale śmieszne za to rzeczywiście. No i niekończąca się historia tych wszystkich gadżetów, które tam można znaleźć. Wioski świąteczne, jelenie i tak dalej. Figurki w przeróżnych cenach. Nawet niektóre całkiem niedrogie. Takie mniejsze. Duży wybór jest natomiast pudełek różnych takich również opakowań świątecznych. To tam zawsze lubię oglądać takie rzeczy. Niekoniecznie kupować, ale oglądać. I tu były fajne mikołajki. Całkiem niedrogie, takie małe. Dość fajnie zrobione. No i sklep, który zawsze odwiedzam, ale absolutnie nie dla kolekcji świątecznych, które no niestety nie są tak dobre jak klasyczne. Ale możemy zobaczyć, co fajnego. Jedwabne piżamy i jedwabna bielizna to jest to, co lubię akurat w Calcedonii, aczkolwiek ja tylko tam takie basiki kupuję, w beżu, czarne ewentualnie, nigdy nie kupuję koronkowej bielizny. Podoba mi się, ale no, nie jest to dla mnie, po prostu nie przydaje mi się coś takiego, a nie jestem aż taką fanką noszenia i obchodzenia się, że tak powiem, pokazywania się w takiej bieliznie. Bardzo lubię za to te bluzki i golfiki z kaszmirem i z fajnymi właśnie składami. A tutaj Wam tak dla jaj pokazuję właśnie świąteczną bieliznę z dżetami, które na pewno bardzo są wygodne w noszeniu. Mój outfit na ten dzień, to się Wam pokazuje w lustrze tam od razu. No, dla mnie najwygodniejsza właśnie traperki, spódnica, rajstopy. Jest mi wygodnie, luźno. O, a tutaj idę już sobie do TK Maxa, bo też tam byłam na chwilę. To zobaczycie tylko kilka ozdób, bo nie byłam tam długo. Byłam ciekawa, co tam po prostu, jak to wygląda. Ozdoby zawsze mają tam dość ładne i... O, tutaj już jesteśmy w Primarku. To wyjątkowo poszłam, słuchajcie, bo się spotkałam z bratem i z bratową i wybieraliśmy jakieś rzeczy na święta. Przebrzydkie te maskotki Grincha, ale w ogóle Grincha kocham. I o, te na dole były fajne, ale te to tragedia po prostu. W ogóle to nie jest podobne do Grincha. O, te tutaj w dole, co z tym psem widzieliście, to był prawdziwy Grinch. Ja jestem fanką tej oryginalnej kreskówki z lat 60. Bombki plastikowe oczywiście, aczkolwiek całkiem fajnie zrobione, przynajmniej dzieci nie stłuką. No, ale ja wiecie, ja lubię te prawdziwe malowane ozdoby i takie drewniane, ale te bałwanki skradły moje serce i naprawdę jak lubicie takie przytulanki albo macie komu kupić, to za chyba 12 zł bardzo ładnie zrobione te bałwanki, bardzo milutkie, przyjemne, takie przytulne, fajny, niedrogi gadżecik. Bardzo też mi się spodobały niektóre girlandy tam. No powiem Wam, że chętnie bym sobie do sklepu taką girlandę kupiła. Trochę ceny mnie przerastają jednak tych ozdób. Tak wyglądała moja wyprawa. Naprawdę miałam fajny dzień. Taki z klimacikiem. Spotkałam się z bratem, jak słyszeliście. Zupełnie przypadkiem, ale fajnie było. Bratem i bratową. Także lecimy do Hola i do Mierzymy. Lecimy do Rymu, mówię dzisiaj. Jak najbardziej zapraszam Was na stylizację i będę się starać, żeby też to były takie stylizacje troszeczkę w klimacie świątecznym, ale oczywiście nie wszystko. Zacznę od tego, co mam na sobie. Kupiłam piękną spódnicę, widzieliście ją tam w przymierzalni. Jest przepiękna, jest z bawełny, jest za duża na mnie, bo wiecie co, ona jest regulowana tylko tym tutaj sznurkiem.
Bardzo fajnie to działa, powiem Wam. Wcale nie jest właśnie jakaś taka mega kopia, mimo że ja mam biodra. Ja nie jestem z takich płaskich osób, które muszą się przymarszczyć. Natomiast jak widzicie, wcale fajnie leży. Wcale fajnie. Fajny tekst. I w ogóle ta stylówka mi się kojarzy, nie wiem dlaczego, z Fridą Kahlo. Nie wiem. Piszcie, czy ja mam jakieś dziwne... dziwną wyobraźnię, czy rzeczywiście jakiś taki styl to przywołuje Ameryka Południowa. Oczywiście ta spódnica jest z Indii. 100% bawełna, ręcznie haftowana, no i zobaczcie. Po prostu to jest tak piękne. Te wzory, te kolory. No, zakochana, mam taką drugą, taką bardziej rudą spódnicę. Myślę, że jedną z nich na pewno wystawię. Albo tą, albo właśnie tamtą. Chociaż ta jest na mnie minimalnie jednak luźna. Wiecie co, to będzie chyba lepsze na L-kę albo M-kę, ale raczej właśnie nawet na L-kę, bo ja ją mam mocno zmarszczoną, na L-kę ona będzie trochę mniej przymarszczona, może nawet będzie lepiej się układać, ale tymczasem naprawdę jestem zachwycona tą stylową. Dajcie znać, co sądzicie. Mi się tak to podoba. Dałam sobie tą broszkę, żeby oczywiście ją tak uświątecznić. Poza tym spódnica ma też taki kolor niebieski w tych kogutkach tutaj. No właśnie, te kogutki to trochę Portugalię przypominają, ale to na pewno nie jest portugalska spódnica. Wygląda wybitnie jak indyjska. W każdym razie, no jestem zakochana, mam teraz kaszmirowy sweterek, bo według mnie fajnie pasuje taki wąski, obcisły sweterek właśnie do tej stylówy, do tej spódnicy. Podoba mi się to na maksa. Powiem Wam szczerze, że jestem troszkę zakochana w tej stylówce. Miałam zamiar się ubrać inaczej dzisiaj do sklepu, ale nie wiem, czy tak nie pójdę, bo mi się to strasznie podoba, naprawdę, mega mi się podoba. Jest bardzo ciepło też, to jest druga sprawa. No, mam drugą spódnicę również, bo wiecie co, od razu Wam mówię, że nie kupiłam za dużo rzeczy tam. Kupiłam kilka rzeczy tylko, bo to był po pierwsze nowy towar, a nie mogę teraz sobie już pozwolić na nowym towarze wszystkiego kupowanie, bo naprawdę ceny... no przerastają moje możliwości, tym bardziej, że bardzo dużo teraz jeżdżę po różnych sklepach. No nie da rady wszędzie kupić całej kopy ubrań, no bo no nie byłoby to ani opłacane, no zbankrutowałabym, więc krótko, gdybym tak robiła. Druga spódniczka jest cudowna po prostu. Słuchajcie, to jest spódnica od Max Mara. Weekend Max Mara. Premium spódnica, to taka top premium, bo wiecie, Max Mara to naprawdę jest no jedna z takich topek. Jest piękna, wiecie co, nie powiem Wam jaki ma niestety skład, bo tutaj była taka metka pod spodem i ona została wycięta. Na pewno to jest wełna albo wełna z kaszmirem, bo albo wełna z alpaką ewentualnie jeszcze mogłaby to być, bo zobaczcie, ta spódniczka jest tak przyjemna i mięciutka w dotyku. Gdyby ona była w moim rozmiarze, zobaczycie mnie oczywiście w stylówce, mi się i kolor podoba i ten materiał jest po prostu piękny, on jest taki szary z elementami kremowego i granatowego, to może nie wiem, czy to będzie dobrze widać w świetle, na 100% tu jest jakaś albo alpaka, albo kaszmir, oprócz wełny normalnej, bo jest, no po prostu to jest bajeczka, to jest lekkie jak piórko i to jest tak milusieńkie. Zresztą wiecie, takie firmy nie szyją z jakichś dziadowskich włókien, więc jest to na 100% wełna z kaszmirem albo wełna z alpaką. W każdym razie jest rewelacyjna i ma przepiękny krój. Słuchajcie, to jest na moje oko to jest L-ka ta spódnica, bo ja mam ją mocno zmarszczoną w stylówce. Długość taka prawie, że do kolanka. Grzeczna, a jednak taka... Ta spódnica ma taki sobie pazurek, jest świetnie uszyta, naprawdę, i to jest linia A, więc będzie bajeczka dla sylwetki. Teraz pokażę Wam swetr, właściwie sweter i sukienkę. Ten sweter to jest prezent, ale nie powiem też dla kogo, więc od razu mówię, że go nie odsprzedaję. I też ma wyciętą metkę ze składem, ale jest to na 100% alpaka, ewentualnie z dodatkiem czegoś. Natomiast alpaka to jest, bo to jest, patrzcie, to jest znowu taki piórkowy sweter i jest bardzo naturalny w dotyku, jest bardzo miły, bardzo cieplusieńki i taki pudrowy róż jest przepiękny, naprawdę jest mega jakości. Także o, coś takiego, oczywiście pokażę Wam się tak przelotnie w tym sweterku, ale to tylko tak poglądowo, żebyście zobaczyli, że to ma taki właśnie krój, jaki ma. SK to jest, Inwear, fajna marka. Więc też mam zaufanie, że to jest dobra jakość i bardzo twarzowy będzie kolorek. Super jest, ogólnie. Słuchajcie,
Ostatnia rzecz, którą zobaczycie teraz w holu i zobaczycie też na mnie, to jest piękna, naprawdę piękna sukienka od Uniqlo. Supermarka, to wiecie, nie? I ona ma bardzo duży procent wełny w sobie. Jakiejś takiej naprawdę jakościowej wełny, bo jest mięciusieńka. No po prostu patrzcie, no jest przemiękka, jest przesuper. Wiecie co, tu jest napisane XS-ka, ale sami zobaczcie na mnie. To jest taka oversize'owa sukienka i moim zdaniem to będzie, ta sukienka będzie lepsza na pewno na M-kę lub L-kę, bo ja mam jednak poczucie, że ona jest naprawdę duża. Wiem, że XS-ka może w Uniqlo to jest, jak na naszą rozmiarówkę, to by była może taka raczej zwykła S-ka jako oversize, ale polecałabym Wam raczej na rozmiar M, a nawet może i na L, bo jest tutaj sporo miejsca, widzicie? Tu też jest sporo miejsca i ta sukienka może być taka bardziej do ciała spokojnie, wcale nie musi być takim worem wiszącym, bo widzicie, że ja mam S-kę, mam dosyć pupę i tak dalej, nawet w miarę jakiś taki większy rozmiar, nie jestem taką chudziną. Ta sukienka ma bardzo dużo luzu na mnie, ma dużo po prostu. Pokazuję Wam też z takim paskiem tam, przypadkowo zawiązanym, bo to po prostu zawiązałam sobie taki skórzany paseczek w kokardkę, ale to tylko, żeby Wam pokazać, jak by wyglądała, gdyby dołożyć pasek, bo nie znalazłam takiego paska, który by do tego fajnie wyglądał. Trzeba by pewnie mieć po prostu taki fajny, nowoczesny, jasny, kremowy pasek, tak podejrzewam, albo w kolorze, który się Wam po prostu podoba do tego. Nie miałam Wam powiedzieć, ile procent wełny. Dużo, chyba 75 czy coś takiego. Z tego, co zapamiętałam, już Wam mówię. 70% wełny, dokładnie. Równo 70. Także przesuper piękna rzecz jakościowa. Polecam serdecznie. Będzie super wyglądała z jakąś właśnie na przykład świąteczną biżuterią, jakimś naszyjnikiem z pereł na święta na przykład. Może być spokojnie to sukienka świąteczna, do jakichś na przykład błyszczących rajstop, albo do rajstop w tym samym kolorze, do jasnych botków i mamy super, super stylówę na święta. Jedną rzecz z tego dzisiejszego filmu widzieliście już, była to torebka skórzana od Ryłko. Ona była w live, także już nie pokazuję, bo to nie ma sensu. Być może tej torebki już po prostu nawet nie ma, jak tu oglądacie. Bordowa, piękna bordowa ze skóry torebka jak nowa, także zapraszam do tych rzeczy oczywiście. Pozdrawiam Was jeszcze przedświątecznie i pokażę Wam jeszcze oczywiście w sobotę jakieś przebitki, choinki, przygotowań świątecznych. Może będę już miała jakieś ciasta gotowe nawet. No i jakieś stylówki, które ja będę miała na święta, być może uda się sfilmować. Kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam, miłych przygotowań do świąt, bardzo Wam polecam też moją kolędę i piosenkę świąteczną, jak macie nastrój na takie klimaciki relaksowe, to sobie włączajcie pracując w domu i cieszcie się czasem przedświątecznym. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, buziaki, pa pa, do zobaczenia.